Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Syla na co dzień i witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj będziemy testować TikTokowe beauty hacki, więc zaczynamy. To była bardzo długa noc, już ponad rok, gdy mamy wspólne tatuaże. Słuchajcie, mam tutaj tego trochę i jak widzicie, mam podkład już na sobie, bo żaden z tych haków, które Natka znalazła, Natka jest moim asystentką, nie wiem czy wiecie, nie zawierają podkładu, tylko już bardziej od strony korektora i tak dalej. I słuchajcie, jest taka sprawa, że mam na przykład dwa haki dotyczące korektora, więc chyba zrobię jedną stronę jednym, a drugą drugim i zobaczymy, co jest fajniejsze. I pierwszy z tych haków, guys, to strasznie mnie on zdziwił, właśnie na niego patrzę i chodzi w nim o to, że nakładamy centralnie korektor wszędzie i ja mam problem. Bo mam ten korektor, ale czy on jeszcze jest? Nie, on jest wysuszony już chyba, kurde. Więc mam w trochę jaśniejszym odcieniu. Trochę? Chyba nawet bardzo. Boję się, że to może być przez to niewybór. Ale nie, dobra, użyję tego. Przecież ona ma taki jasny, więc w sumie to może być nawet dobre. No i centralnie, guys, wszędzie. Mówiąc wszędzie, mam na myśli naprawdę wszędzie. Więc zaczynamy od... tutaj, pod okiem, całe, do nosa, robimy kółko wokół nosa i dalej co? Aha, aha, tu, wokół ust i linia cała tu, potem jeszcze idziemy tu, do brody z tym, więc guys, ja chyba nigdy nie miałam tyle korektora na sobie, oh my god, i potem to blendujemy gąbką. Więc zobaczmy, jak to działa. Trochę się cykam, że będę taka biała jak mumia, ale let's do it. Mam problemy po wiecach. Dobra, nieważne. Chyba nie będę tego fanką, ale może z ciemniejszym trochę by było lepiej jednak. Nie, bo mi to na całą twarz idzie. Patrzcie, jak ja wyglądam. Wersja testowa. Po prostu to jest nie za dobre, nie za dobre. Jestem biała. Wiecie, brązera więcej na tą stronę. Pierwsza emotka na dziś, ta tutaj. I od razu do tego wykorzystam część brązerową, więc mam dwa haki dotyczące brązera i oba wymagają takiej dosyć małej szczoteczki i brązera mokrego. Ja ogólnie używam zazwyczaj obu, ale mam taki z Fenty Beauty, całkiem go lubię, więc jest tutaj pokazane, że mam go użyć dosyć wysoko i że mam go użyć niewiele, co jest niedobre, patrząc na to, ile mam tutaj białości. No ale zobaczmy. Pod, zaraz na kości policzkowej. O, mega. Fajnie by było, gdybym miała taki, wiecie, taki w korektorze albo coś, no ale nie mam. Gram z tym, co mam. Tak to mniej więcej wygląda. No i teraz to spróbujmy rozblendować. I ono tak to rozblendowuje dosyć cieniutko, nie że jakoś to, wiecie, przenosi w inne miejsce czy coś. Tylko rzeczywiście tak, jak tutaj ma być. Więc zobaczmy, jak to się prezentuje. Snatched. Ja nadal nie potrafię przeżyć tego, co się dzieje pod moją... to białe, po prostu white face, taki mocno biały. I jeszcze tego korektora wcale nie użyłam właśnie na górę, ani nic takiego, więc po prostu tak wyglądam teraz, że to jest masakra jakaś. Ja bym szczerze mówiąc wykorzystała troszeczkę więcej tego bronzera. Tak szczerze, ale zostawię tak jak jest. I ona w tym filmiku jeszcze używa pudru. Być może ona używa jakiegoś sypkiego, ja nigdy nie mam, bo oddałam mój koleżance. Ale mam taki, jest biały, więc pot sobie tutaj odetniemy ładnie, wklepiemy, co by było, wiecie, snatched. Tam było się sypkiego, słuchajcie, będzie jakieś okej. Ale przechodzimy do drugiej strony. Na razie to tak zostawmy i zobaczycie, jeszcze będzie okej. W kolejnym filmiku, słuchajcie, mamy całość, jeśli chodzi o brązer, korektor i róż propozycję. I tutaj się korektora używa o wiele mniej, więc zaraz zobaczymy, jak to zadziała. Rozumiem. Dajemy korektor. Miejsca, w które ja daję go normalnie, więc o tyle dobrze, ale chyba zaczęło od brązera, więc zacznijmy też od brązera. Ale fakt, że pod brew daje się brązer, to dla mnie trochę dziwne i jestem trochę sceptycznie do tego nastawiona, ale okej. Okay. I teraz nad brwią tutaj mamy sobie dodać troszkę. Okej, mam. I linia tutaj. Ja w ogóle ostatnio zaczęłam inaczej ten bronzer aplikować. Już nie aplikuję właśnie prosto z tego. Dlatego ta linia dla mnie tutaj jest taka dziwna dosyć, bo wolę sobie tak wymieszać większym pędzelkiem i sobie po prostu go wklepywać, ale okej. Mam różu, więc użyję pomadki, bo widzę, że ona używa takiego premium różu. Dobra, zrobimy taką linię. Niech będzie. Zamówiłam sobie już, więc mam nadzieję, że nie będzie
idzie. Teraz pora na korektor. I korektor nakładamy. O, nie wiem, czy tego nie zrobiłam za nisko wszystkiego. W środek kącika i ona jeszcze sobie tutaj... takie coś się zrobiło. Chyba git. Nie wiem. Ale rozblendujemy i zobaczymy, jak to wygląda. Ja nie wiem, czy ja jestem git w to dobry. No, wszystko mi się rozmieszało i mam taką papkę na połowie buzi. Absolutnie nie jest. No, ja chyba zostanę przy mojej klasycznej wersji makijażu, wiecie? Czasem taka dobra, własna rutyna jest, patrząc na pozytywy, to aktualnie ta strona wygląda lepiej, mimo tego, że jest taka biała i tak dalej, no, chyba ta jest ogólnie fajniejsza. I sprawdźmy kolejny hack, który już troszkę wykorzystałam, czyli to, że bierzemy mokrą gąbeczką i tak dajemy, w taki sposób nakładamy puder. Ja zazwyczaj nakładam puder po prostu pędzlem, więc jeśli to będzie fajne, no to może być fajny wynalazek dla mnie, tak szczerze mówiąc, więc zobaczmy. A szczerze mówiąc, muszę przyznać, że wygląda to fajowo. Nic się nie kejkuje ani nic takiego. Git, muszę przyznać git. To akceptuję. Kolejny hack to, żeby nałożyć rozświetlacz na nosie i tak dalej, to mamy użyć małego pędzla. I to jest dla mnie ciekawe, bo ja zawsze używam większego takiego, no średniego takiego. Więc dzisiaj rzeczywiście użyję taki mały i zobaczymy, czy to rzeczywiście robi coś fajnego dla naszego noska, bo podobno to daje taką większą kontrolę i jest lepsze. Więc ja sobie użyję o tego tutaj rozświetlacza i na czubku nosa, ale zazwyczaj... w sumie ma sens, ma sens. Tutaj taką kreseczkę trzeba sobie narysować. Ty, no nie głupie to. Ale jest akurat nie głupie, muszę przyznać. Temu daję okejkę, temu daję lajka, temu daję... Druga dzisiejsza emotka to... I jak zawsze, jeśli skomentujecie moje najnowsze zdjęcie na Instagramie emotkami, które pojawiają się dzisiaj w trakcie filmu, no to macie szansę na zgarnięcie czegoś z mojego sklepu Wisewear, więc serdecznie Was do tego zachęcam. Do kolejnego haka muszę się, słuchajcie, przygotować mentalnie i fizycznie też, bo muszę tutaj wyciąć. Normalnie będzie, wiecie, DIY project. Chodzi w tym haku o to, żeby namalować sobie kreskę najpierw korektorem i pędzelkiem i w ten sposób możemy odcisnąć idealnie takie samo na drugim oku i możemy mieć po prostu dwie takie same kreski. Ja nie jestem w to mistrzem, nie jestem mistrzem kresek, więc to będzie dla mnie bardzo interesujące wyzwanie. Więc zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc małym takim pędzelkiem narysuję sobie tutaj krechę jedną. Dobra, jest kreska, nie? Jedna. Kurde, ona zrobiła tutaj taką drugą jeszcze i czy ja zrobię ją też? Muszę się zastanowić. I ona tak idzie bardzo daleko. Jak ona to zrobiła? To jest ładne? Absolutnie nie. Ale czy mogę to odbić na tym i spróbować zrobić na drugim oku? Tak. Więc mamy tutaj taki plasticzek. Kiedy go tuse dotkniemy, nie? To mamy to narysowane. Teraz to, co musimy zrobić, to przerysować to jak kalkę na drugiej stronie. O tak. Upsi. Okej. I teraz przyłożymy to do oka tutaj. Trochę mi się stykło z brwią z tego, co widzę. Trochę krzywo to zrobiłam, ale to działa. Można tak zrobić kreskę, słuchajcie. Ja spróbuję teraz trochę se to z wyobraźnią moją przesunąć i zrobić taką kreskę właśnie jak sobie tutaj wymyśliłam, więc let's see, czy to się uda. Robimy tutaj najpierw według szlaczka, który narysowałam. Jakieś takie strasznie, one są grube, słuchajcie. Okej, mamy główną kreskę i teraz ta druga. Ta druga jest trudniejsza. O, najgorsze jest to, że mój eyeliner jest wodoodporny. O nie! Oh my god. Nie mogłam nie ryzykować i zepsułam cały eyeliner. O nie. O nie, o nie, 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 nie. Jak ja wyglądam. Jeszcze jak ruszam okiem, to jeszcze bardziej się rozmywa. Pójdę to zbyt, dobra? Zwy. Wniosek jest taki, że jak nie umiesz w eyeliner, to nie umiesz w eyeliner i nic tego nie zmieni po prostu. Ja nie umiem i tak to jest. Moja zalotka ostatnio mnie trochę zawodzi, jeśli mam być szczerze. Nie jest taka kozacka, jak była kiedyś. Kręcę nią i tak rzęsy, dlatego że kolejny hack jest związany właśnie z zalotką i może to widzieliście na swojej stronie głównej na TikToku, ale chodzi o
sposób malowania rzęs, że najpierw robimy tak, dopiero później tak. Więc jestem bardzo ciekawa, czy to zadziała. Więc na tych rzęsach zrobię normalnie, tak jak robię zawsze, a na tych zrobię tym tiktokowym hakiem. Zobaczmy najpierw. Moje rzęski ogólnie nie są za dobre, za mocne. Muszę jakieś witaminki sobie na nie zastosować, więc jak macie jakieś propozycje, to możecie dać mi w komentarzach. Nasmarowałam ile mogłam, słuchajcie, tego tuszu. I teraz pora na drugą stronę, czyli na tą właśnie tiktokową, więc zobaczmy, słuchajcie. Tak jak powiedziałam, najpierw tak. Czyta to. I następnie robimy długo. Ojej, trochę mi się posklejały. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłam, bo jeszcze sobie teraz postanowiłam machnąć na wskroś. No w sensie, tak, są grubsze, więc to może jest tak, że to daje po prostu takiego dodatkowego, wiecie, grubości. Sami zerknijcie tutaj z bliska, więc sami zobaczcie, jak to wygląda. No ogólnie to szczerze mówiąc, wypróbowałam te haki, czy któryś ze mną zostanie? Absolutnie nie. Nie wiem, czy to dlatego, że po prostu nie potrafię się przestawić na nowy rodzaj robienia makijażu, czy coś w ten deseń. Jestem po prostu taka bezpieczna w tym wszystkim, co zawsze robię. Nie przekonałam się żadnego, żaden z nich nie jest żaden taki wow, więc zostanę przy mojej formie robienia makijażu, ale w każdym razie to tyle, jeśli chodzi o dziś. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i ostatnia emotka dzisiejsza tutaj. No i jak zawsze zapraszam was też na mój obóz Sylwii. Czekam, słuchajcie, więc możecie się zapisać. Macie linka w opisie, to jest strona sylwii.pl. No i mam nadzieję, że spędzimy razem cudowne wakacje wspólne, a my widzimy się w kolejnym filmie jutro o 18:00, jak zawsze, więc do zobaczenia, kochani.